Cześć, z tej strony Anna Sarwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, prosiliście o wspólne gotowanie, także spełniam dzisiaj Waszą prośbę i dzisiaj przygotujemy sobie rybę curry z brokułem, ale na końcu podam Wam też takie moje wytyczne do tego, jak właśnie tego typu posiłki różnego rodzaju przygotować sobie, żeby były one ketogeniczne. Zapraszam. Ja bardzo lubię kuchnię tajską i trochę na początku, czyli już dość dawno mojej przygody z keto, odeszłam od tego, no bo te moje posiłki rzeczywiście były proste i w większości smakowały tak samo. I zauważyłam, że wiele osób, które zaczynają keto, wielu moich podopiecznych, właśnie w pewnym momencie nudzi im się to, że te posiłki są bardzo monotonne. No i dlaczego nie zrobić keto, które będzie tajskie, które właśnie będzie takie azjatyckie. Bardzo prosto możemy to zrobić. Dzisiaj przygotujemy sobie właśnie rybę. Ja akurat mam dość chudą rybę, mirunę, mrożoną, z dobrego źródła. Można sobie tak naprawdę do tego dobrać każdą inną rybę, czy też mięso, ale to powiem Wam już na końcu filmu. I zrobimy sobie ją właśnie w sosie. Jak kuchnia tajska, to dla mnie mleko kokosowe. Tutaj mam akurat ryż krem kokosowy. Warto zawsze sobie sprawdzić, jak tłuste jest dane mleko, śmietanka czy krem kokosowy, bo one mają różną ilość tłuszczu. Tutaj mamy akurat 17%, bardzo dobry skład. I właśnie ja na bazie tego kremu kokosowego przygotowałam przepis i podam Wam tutaj do niego makro. I to, z czego ja korzystam, to pasty curry. To są akurat, podlinkuję Wam w opisie filmu, mamy curry właśnie żółte i curry czerwone, dwie pasty tajskie, bardzo smaczne, dość ostre, pikantne, ale można sobie po prostu dozować ich ilość, jeżeli ktoś ostrego nie lubi. Ja bardzo lubię. Natomiast kiedyś już też polecałam Wam z firmy, bodajże Real Thai, takie gotowe już właśnie dodań pastę razem z dodatkami, więc jak ktoś chce iść na jeszcze szybszą wersję, to również Wam podlinkuję to w opisie, bo możecie to zrobić w ten sposób. My dzisiaj bierzemy rybę, bierzemy brokuła, do tego właśnie krem kokosowy, curry, będziemy to robić na oleju z awokado, żeby dobrze zbilansować tłuszcze. Na koniec dodamy sobie olej MCT, który naprawdę jest fantastyczny na keto, o tym jest osobny film. No i oczywiście sok cytryny i u mnie jeszcze papryczka jalapeno. Także naprawdę dość szybki, jednogarnkowy przepis, bo na tym mi zależało. Jeżeli chcemy, to możemy sobie do tego też dodać makaron koniak, chociaż nie jest to konieczne, bo to danie nawet bez tego makaronu będzie naprawdę bardzo smaczne. Zapraszam do kuchni! Dokładne ilości na jedną porcję będziecie mieć podane w dalszej części filmu. Ja tutaj przygotowałam aż 3 porcje, bo albo gotuję dla siebie na zapas, albo gotuję dla całej rodziny, żeby ograniczyć czas. I weźcie też pod uwagę, że brokuł i warzywa mogą być tutaj w wersji al dente. Mi takie zdecydowanie nie wyszły, bo w międzyczasie jeszcze mała zażądała karmienia, więc po prostu musiałam zrobić sobie przerwę, a brokuł dochodził zbyt długo. Sound right, boys.
Jak widzicie, możemy spokojnie zrobić jednogarnkowe, dość szybkie, smaczne dania, które będą właśnie miały trochę inny smak niż taki na co dzień. I ja naprawdę ostatnio bardzo często po właśnie curry, po taką bardziej pikantną tajską kuchnię sięgam. I dlatego przygotowałam też dla Was taką krótką ściągę, jak takie ketogeniczne danie możemy sobie przygotować. Jeżeli mówimy tutaj o około 700-800 kaloriach dla osoby na diecie ketogenicznej, to taka potrawa to mniej więcej 200 gramów jakiejś ryby. Oczywiście, jeżeli weźmiemy na przykład tutaj halibuta czy łososia, to będzie to tłustsza ryba, więc automatycznie podskoczą nam trochę tłuszcze. I mniej więcej, jeżeli nie bierzemy ryby, a bierzemy mięso, tutaj na przykład dobrze sprawdzi się drób, na przykład filet z kurczaka, ale nie tylko, to około 200 gramów drobiu. I tym sposobem możemy sobie po prostu wybrać, czyli 200 gramów ryby lub mniej więcej 150 gramów mięsa. Do tego dokładamy warzywo. U nas akurat dziś był brokuł, natomiast ja nieraz to robię z cukinią, z bakłażanem, z kalafiorem, naprawdę bardzo wiele wersji. Jeżeli chcecie ograniczyć węglowodany, to możecie zupełnie z tych warzyw zrezygnować i to też jakby jest opcja. No i właśnie, do tego krem, śmietanka, akurat jeżeli chodzi o krem kokosowy, to mniej więcej pół puszki na taką porcję, gdzie jest około 800 kilokalorii. I do tego właśnie dodatki, czyli curry, sok z cytryny, czy ewentualnie jakiś papryczki. To są naprawdę niewielkie ilości, więc to nam się spokojnie zbilansuje. Jeżeli chodzi o tłuszcze, to na taką jedną porcję właśnie warto sobie zaznaczyć, że to jest to, na przykład smażymy na jednej łyżce jakiegoś tłuszczu. U mnie akurat pojawił się olej z awokado, ponieważ on jest nienasycony i dla osób, które już chcą ograniczać tłuszcze nasycone z różnych powodów, między innymi na przykład dlatego, że są na redukcji, to jest to dobry olej do takiego podsmażania. I tą potrawę możemy zbilansować właśnie łyżką oleju MCT, na którym też można delikatnie podsmażać, ale ja polecam go dodać po prostu już na końcu, albo nawet polać sobie po talerzu, żeby nam to gdzieś na patelni nie zostało. Natomiast jeżeli na przykład macie, nie wiem, tłustszą rybę typu halibuta, to wręcz możemy sobie z tego oleju zrezygnować i będzie jakby wtedy podobna kaloryka tej naszej potrawy. I tym sposobem uzyskujemy bardzo fajne makro, bo to jest takie makro naprawdę ketogeniczne, gdzie mamy mniej więcej, około 25% białka, 20 do 25 do 30, w zależności od tego, jakie mięso, jaką rybę wybierzemy. Pomiędzy 20 a 30% to będzie białko, około 65-70% to będą tłuszcze i około 10% to będą węglowodany, więc zobaczcie, naprawdę fajne ketogeniczne makro i w ten sposób z taką ściągawką możecie przygotować sobie różne odmiany tego dania, które jest naprawdę szybkie, jednogarnkowe, mając pewność, że jest to zdrowe, że jest to zbilansowane, no i że jest to smaczne. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy lubicie kuchnię tajską, czy takie moje porady i wspólne gotowanie to jest coś, co Wam się przyda. Także napiszcie, jeżeli tak, to będziemy kontynuować tą serię i będę Was częściej zapraszać do mojej kuchni. A tymczasem pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!